Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron Kolarzyna. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie będę chciał dzisiaj Wam opowiedzieć, jakie zmiany nastąpiły w KTM-ie po tym, jak, nazwijmy to, zakończyłem sezon wyścigowy w tym roku, a więc pierwszy rok w mojej karierze wyścigowy, po którym wyciągnąłem jakieś tam wnioski odnośnie sprzętu, czego mi brakowało, co mnie w pewnym sensie zawiodło i jak postanowiłem to zmienić. Zapraszam. Na sam początku, jak widzicie w miniaturce, mamy małą kontrowersję, czyli korba GRX znalazła się w rowerze szosowym, a jak wiecie, GRX to grupa Shimano, która jest dedykowana do graveli. Dlaczego zdecydowałem się na korbę GRX-a? Z jednego względu. Ja nie jestem typem kolarza, który generuje duże moce. Wrzucę Wam teraz, żeby pokazać, z jaką średnią mocą jechałem ostatni wyścig 1/4 rapa, a wyszło tam mniej więcej średnio jakieś 95 W. Mówi to nam bardzo dużo, że Woron Kolarzyna kopyta jakiegoś super nie ma. Dlaczego zdecydowałem się na GRX-a jeszcze raz? Mamy tutaj 48-31, czyli duży blat mamy 48, mały 31. Wcześniej miałem styczność z Ultegrą, gdzie było też tam, nazwijmy to, przełożenie gravelowe. Była 46 jako duży blat, ale niestety 36 był mały blat. Fajnie mi się jeździło wtedy na dużym blacie. Zrobiłem wtedy Zakopane, Zamość właśnie na tamtej korbie. Fajnie mi się miękko jechało na dużym blacie. O, zapraszam do obejrzenia filmiku, gdzie pędzę sobie z Zakopanego do Zamościa. Dużo mi przeszkadzało to, że na górkach, na większych górkach, jakie mamy w górach, może nie na tyle co większych, ale na długich podjazdach, po prostu mały blat jest dla mnie za duży. Tamte 36 to po prostu był kosmos, 34 jest już dla mnie ok. Z tyłu mam w tej chwili Ultegry ostatnią koronkę 32, gdzie na 34 z przodu, 32 z tyłu, teoretycznie jest bardzo miękkie przełożenie dla kogoś, kto generuje większe moce. Na pewno jest to bardzo fajne, miękkie przełożenie. Dla mnie osobiście, dla Worona Kolarzyny, czyli dla gościa, który niestety nie generuje supermocy, jest to za ciężkie. Dlatego cieszę się, że udało mi się trafić na to, że zobaczyłem, że GRX ma taką kombinację, czy 48-31, czyli przód mamy większy. Dużo nie tracimy na prędkościach, które byłyby przy 50 blacie, a mamy jakby łatwiej się rozkręcić do wyższych kadencji. I 31 z przodu, gdzie daje nam w tym przypadku większe przełożenie niż 1:1. Z tyłu jest 32, z przodu mamy 31. GRX akurat ten, zaraz tutaj Wam podam nazwę, chyba 812, jak dobrze pamiętam, czy tam 810. Jest to odpowiednik Ultegry, gdzie właśnie ma takie przełożenia. Jest też opcja tej niższej grupy, nazwijmy to, odpowiednika 105 w GRX-ie, gdzie mamy 46 do 30. No, niby spoko, fajnie, że jest 30, ale niestety 46 jest troszkę za miękką, jest 46 jest trochę za miękkim przełożeniem, dlatego wybrałem to. Nie straciłem dużo na masie, bo chyba 20 gram jest cięższa korba od Ultegry. Po tym właśnie drugim wyścigu, jakim był w moim wykonaniu rap, no
bardziej teraz mi chodzi o to, że był to wyścig wieloetapowy, czyli trwa kilka dni i jednak jak mamy większe przełożenia, to bardziej nam to ułatwia niż utrudnia jazdę dalej. Na wyścigach jednodniowych myślę, że korba wtedy 50 mogłaby być założona, jak nie będzie jakichś tam kolosalnych wzniesień, ale zawsze to nam oszczędza trochę energii. Jeszcze jedna modyfikacja jest w planie, ale to jeszcze muszę się zweryfikować. Może uda się trochę watów dorobić przez zimę. Chodzi o to, że ostatnio udało mi się wjechać na górkę, którą brałem na 3 razy. Miała ona średnie nachylenie bodajże 7%, 5 km. Na tym przełożeniu, gdzie zeszło mi z 34 na 31, po prostu udało mi się zrobić ją na raz, nie musiałem stawać, więc trochę podszlifować formę na tyle, ile się da w moim przypadku i myślę, że taki secik już zostanie. Ewentualnie jeszcze z tyłu mógłbym założyć tą ostatnią koronkę 34, żeby mieć jeszcze trochę więcej zapasu na te większe górki. Trochę się rozgadałem, ale argument jakiś musi być. Reszta roweru. No, będę musiał jeszcze zmienić oponki z moich super nieszczęsnych GP 5000 na 4 sezony, gdzie po prostu boczna ścianka jest mocniejsza i żeby być pewniejszym na trasie. Bo oczywiście jak to Woronkolarzyna, mistrz świata w psuciu GP 5000, tym razem na rapie też po fakcie zobaczyłem, że opona na ściance strzeliła. Więc będzie powrót do GP 4 sezony i pewnie będę się je trzymał, jeśli chodzi o takie poczynania w przyszłym roku. Reszta, jeśli chodzi o sprzęt, to no nic mi nie brakuje. No na pewno mam fajne, może nie super, super lekkie koła Evanlite'a 38 mm. Co tu my tu mamy jeszcze? No także no tutaj wszystko mi pasuje. No nic, siodełko też jest ok. Kolejną rzeczą, już tak troszkę mniej techniczną, jest to, że założyłem żelki pod owijkę, bo był taki etap na trasie, gdzie po prostu było dużo dziur, było ciemno i jazda na Lemonce była zbyt ryzykowna. Więc trzeba było się chwytać kierownicy, więc nadgarstki przez kilka godzin nie odpoczywały. I powiem wam, że po tym momencie dopiero sobie przypomniałem, że trasę Zakopane-Zamość, którą robiłem właśnie w Fudziku, gdzie miałem żelki. I te żelki po prostu przerzuciłem sobie tu do KTM-a i jest bardzo, bardzo duża różnica. I robiąc trasy rzędu 200 km, o niedawno taką zrobiłem, w ogóle nie czułem zmęczenia, jeśli chodzi o nadgarstki i było wszystko ok. Cóż mogę więcej powiedzieć? Na chwilę obecną, po dwóch wyścigach, które udało mi się w tym roku zaliczyć, takie wnioski pierwsze, kolejne wnioski, które już są mniej więcej wyciągnięte, mają tematykę tego, jakie błędy popełniłem w trakcie tych wyścigów, ale to w kolejnym filmie, na który was już teraz zapraszam, który ukaże się, no, powiedzmy niebawem. Więc co, zapraszam was na social media, które macie w opisie filmu, także dziękuję, że dotrwaliście do końca, trzymajcie się, hej!